Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dawno nie było wiadomości dla Ciebie, przekazu od kart Tarota. Także zaczynamy, moi drodzy. Wiadomość dla Ciebie. Tak, myślę, że powinnam dzisiaj, moi drodzy, coś tutaj przekazać. O, kończy się pewien etap, moi drodzy. No właśnie. Trudny etap kończy się. Uważać musicie też na swoją energetykę w najbliższych godzinach, dniach. Pamiętajcie o tym, że tu jest pięknie pokazane. Zobaczcie, dochodzicie do bardzo trudnego etapu na teraźniejszości i go kończycie zarazem i przechodzicie do nowego etapu w życiu, moi drodzy. Czyli to wszystko trudne, czy ze zdrowiem, wasza energetyka, czy z jakimiś przeziębieniami, wirusami, grypami, to dobiega końca, zaczynacie nowy etap. Wyruszacie w życiu po coś lepszego. Było dużo zawirowań, moi drodzy, ostatnimi czasy, było mnóstwo obowiązków, a w tej chwili pokazany jest koniec trudnego etapu życiowego i początek czegoś lepszego. Możliwe, że czeka Was ważna rozmowa, bardzo szybko i podjęcie nowych działań. Planowanie również podróży, ale też, moi kochani, zobaczcie, jak tutaj wyszła transformacja, wielka zmiana w Was. Zmiana stylu życia, zmiana dotychczasowych przyzwyczajeń. Jesteście obudzeni, doszliście pod przysłowiową ścianę i chcecie iść dalej, wyżej w Waszym życiu, rozwijać się. Czas na to, aby to wszystko, to co było trudne, zostało przerwane. Tutaj, moi drodzy, możecie zmienić swój styl życia, bycia, począwszy od diet, po różnorakie zasady w życiu. Też uważamy na różne spory, kłótnie, ale też przede wszystkim ostrzeżenia w zdrowiu. Trzeba bardziej zadbać o siebie, zrelaksować się. Czas na to, aby zregenerować siły, dokończyć stare sprawy w najbliższych dniach i przejść do nowego etapu. Ale będzie to możliwie szybko, po okresie tylko takim, moi drodzy, kilkudniowym albo nawet kilkunastogodzinnym odpoczynku, bo tutaj jest zalecana przerwa. Coś się w życiu też kończy waszym. Trudne sprawy, które są, kończą się i rozpocznie się zupełnie świeży, nowy etap, na który oczekiwaliście bardzo długo. Także, moi kochani, wyczekujcie nowego. Macie szansę na to, że będzie coś lepszego. Czas na nowy start. I ten nowy start naprawdę już wkrótce. Także cieszcie się, moi drodzy, że trudności praktycznie już są za Wami. To, co mieliście najgorszego, przerobiliście lekcje. I nie wychodzi na próżno dziesiątka mieczy z asem mieczy, bo widzicie, tu jest zakończenie i nowy początek. I nowa droga po naprawdę trudnym momencie w Waszym życiu. Ja Wam tylko mogę powiedzieć, że Wam gratuluję, że doszliście do takiego etapu, że ukończyliście tak wiele trudnych spraw dla Was. Także jestem z Was dumna, moi drodzy, i czekajcie na pozytywne zmiany, bardzo dobre zmiany. Wyczekujcie podróży, nowych szans, nowych relacji, ale przede wszystkim, moi drodzy, wyczekujcie ważnej rozmowy, która przyniesie dużo zmian. Pozdrawiam, kochani, bardzo serdecznie i myślę, że wiele osób naprawdę jest na dobrym etapie w swoim życiu. Także gratuluję raz jeszcze. Dziękuję za uwagę. Kłaniam się i pozdrawiam. Ściskam serdecznie wszystkich oglądających. Do usłyszenia.